Maliny, które kupujemy w doniczkach, w kontenerach, możemy sadzić przez okrągły rok, kiedy ziemia jest rozmarznięta i możemy wbić szpadel w ziemię. Warto takie rośliny przed posadzeniem dobrze podlać. Jeżeli chodzi o maliny z gołym korzeniem, z odkrytym systemem korzeniowym, to najlepiej sadzić je jesienią, od września do listopada, kiedy temperatura w ciągu dnia nawet wynosi około 4 stopni. Takie nasadzenia możemy również wykonać z początkiem wiosny. Jak to zrobić prawidłowo, krok po kroku? O tym jest ten film. Miłego oglądania. Jak obejrzycie do końca, to będę wdzięczna, jak posadzicie kciuka w górę pod filmem. I pamiętajcie o subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Maliny z odkrytym systemem korzeniowym najlepiej sadzić jesienią w grunt, który był 3 miesiące wcześniej przygotowany. Jesienne sadzenie zapewnia nam obfite zbiory plony w następnym sezonie. Jeżeli malin nie udało nam się posadzić jesienią, nic nie szkodzi, by posadzić je wczesną wiosną. Gdy sadzimy maliny z odkrytym systemem korzeniowym wczesną wiosną, to musimy się niestety liczyć z tym, że nasze plony nie będą zbyt obfite, ale zawsze jakieś będą. By cieszyć się owocem od czerwca do późnej jesieni, warto sadzić kilka różnych odmian. Odmian wczesnych, letnich i jesiennych. Maliny są samopylne, to znaczy, że wystarczy nam jedna sadzonka, jeden krzew, by cieszyć się owocami. Na 2-3 godziny przed sadzeniem sadzonki warto namoczyć. Maliny w doniczkach warto obficie podlać. Ponieważ maliny nie lubią przesuszonego systemu korzeniowego, nie jesteś w stanie roślin od razu posadzić, to je zadołuj. Zakop w ocienionym miejscu. Idealnym stanowiskiem dla malin będzie stanowisko półcieniste i osłonięte od wiatrów. Jeżeli maliny sadzimy na pełnym słońcu, to musimy pamiętać o regularnym podlewaniu roślin, by owoce były duże, dorodne i soczyste. By maliny rosły zdrowo, pobierały składniki odżywcze z gleby i te, którymi będziemy rośliny nawozili, gleba powinna mieć odczyn od 6 do 6,5 pH. Sadźmy rośliny w dobrze przygotowany, oczyszczony z chwastów grunt. Gdy maliny sadzimy w formie żywopłotu, to możemy każdą roślinę posadzić w oddzielny dołek lub w przygotowany rowek. Do dołka czy do rowka warto nasypać ziemi kompostowej, ziemi bardziej urodzajnej niż ta, która jest dookoła. Jeżeli maliny sadzimy jesienią, to przygotujmy sobie podłoże 3 miesiące wcześniej, w połowie wakacji. Do dołka warto nasypać ziemi kompostowej, ale również dodać trochę obornika. Ponieważ ja obornika nie będę stosowała w swoim warzywniku, to będę używała kwasy humusowe. Dlaczego nie używam obornika, opowiem innym razem. Maliny na żywopłot możemy sadzić w jednym rzędzie, w odstępach około 40 cm między roślinami. Możemy sadzić dwurzędowo, naprzemiennie. Tym sposobem szybciej uzyskamy efekt żywopłotu. Przed sadzeniem warto rozciągnąć linkę, dzięki której rośliny posadzimy równo. Przed posadzeniem również warto przejrzeć korzenie roślin, wyciąć połamane lub te, które są zbyt długie. Sadzonki ustawiajmy prosto, pionowo. Malin nie sadźmy zbyt płytko, bo ich korzenie będą przesychały, a to negatywnie wpłynie na obfitość plonów. Nie sadźmy również zbyt głęboko, bo korzenie i podstawa pędu będą gniły. Sadźmy tak, by nasada pędu była maksymalnie przysypana na 1,5-2 cm. Sadzonki w dołku czy w rowku obsypuję ziemią kompostową, którą następnie delikatnie ugniatam. Maliny warto sadzić w taki sposób, by wokół rośliny utworzyła się niecka, zagłębienie w ziemi, w której będzie gromadziła się woda opadowa oraz ta, którą będziemy rośliny podlewali. Ziemię wokół roślin warto mulczować, dzięki temu zatrzymamy wilgoć w podłożu. Mulczować możemy za pomocą kory, zrębków drewnianych czy słomy. Jeżeli chcemy ograniczyć podlewanie, oszczędzać wodę w ogrodzie, to przed mulczowaniem warto wyłożyć ziemię kartonem czy włókniną. Nie dość, że zatrzymają więcej wilgoci w podłożu, to również ograniczą przerost chwastów. Po posadzeniu obficie podlewam. Ponieważ nie używałam obornika, to podleję kwasami humusowymi. Kwasy humusowe możemy również zastosować tuż przed posadzeniem, nalewając je do dołka. Po posadzeniu rośliny należy przyciąć. Maliny wczesne, jak i letnie przycinamy na około 20 cm od nasady, od ziemi. Tniemy tuż nad pąkiem. W tym przypadku przycięłam zbyt krótko. Cięcie powinno być wykonane prostopadle do pędu na około centymetra nad pąkiem. Jesienne odmiany malin możemy przycinać tuż nad ziemią. Maliny znoszą chłodniejsze temperatury, jak i kilkustopniowe przymrozki. Dlatego nie ma na co czekać, pora je sadzić w ogrodzie.
po posadzeniu. Pamiętajmy o regularnym, systematycznym podlewaniu roślin, by nie dopuścić do ich przesuszenia. Jeżeli interesuje Cię temat, jak oszczędzać wodę w ogrodzie, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu, który jest podlinkowany w opisie. W najbliższych tygodniach będę musiała przygotować sobie podpory pod maliny i to pokażę w kolejnych odcinkach vlogowych. Polecam Ci obejrzeć ostatnio opublikowane filmy lub specjalnie dla Ciebie wybrane. Przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam.